Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pogadamy sobie o tym, jak zachować porządek w domu. Na kanale jest już sporo odcinków o tym, jak sprzątać, żeby to było efektywne, żeby się nie sfrustrować. Jeżeli się pojawiają jakieś problemy na drodze do odgracenia, czyli macie jakąś rzecz, której nie potrzebujecie, wiecie o tym bardzo dobrze, ale nie potraficie się z nią rozstać, to taki odcinek, jak sobie z tym poradzić, też już się na kanale pojawił. Więc te najciekawsze, które mogą Wam się przydać w drodze do odgracenia się, podlinkuję Wam pod tym filmem. Zapraszam Was też do playlisty Minimalizm. Tam jest wszystko na ten temat i na temat sprzątania i o tym, jak ogólnie redukować nie tylko rzeczy wokół siebie, ale jak po prostu odgracić swoje życie na różnych przestrzeniach. Natomiast dzisiaj o tym, jak ten porządek zachować, bo to nie jest takie proste. Można zrobić porządek, być z siebie dumnym, ale żeby go zachować, to jest zupełnie inna para kaloszy. Dzisiaj sobie na ten temat krótko, mam nadzieję, pogadamy. Mam znowu swój notatnik, kilka punktów, no dobra, troszkę więcej niż kilka, żeby o niczym nie zapomnieć. No i pierwszy punkt, o którym Wam już wspomniałam, to oczywiście musicie się pozbyć rzeczy, których nie potrzebujecie. Niestety prawda jest taka, że kupujemy za dużo, kupujemy rzeczy pod wpływem chwili, pod wpływem bardzo często negatywnych emocji. Są to rzeczy, które po czasie okazują się być zbędne, natomiast łudzimy się, że przecież to wykorzystam, przecież to się może przydać za rok, za dwa, za nie wiem, za 10 lat i trzymamy takie niepotrzebne rzeczy, więc pierwszy punkt, który jest najważniejszy, musicie się rzeczy pozbyć, tych, które są niepotrzebne. Po prostu. Więc jeżeli szukacie inspiracji, chcecie się zmotywować do działania, to zapraszam właśnie do filmów, które się pojawią w opisie pod tym filmem. I wybaczcie też zmieniające się światło. Jest dzisiaj bardzo słonecznie, ale są też co jakiś czas duże chmury, no i może się robić ciemno, tak jak teraz. Coś, co ja też bardzo polecam, to stworzyć sobie albo szafę kapsułową, gdzie wszystko do siebie pasuje i nie macie rano problemów, co się macie ubrać, albo po prostu stworzyć sobie szafę taką, jaką lubicie, mieć w niej rzeczy, w których czujecie się dobrze, rzeczy, które rzeczywiście na co dzień wykorzystujecie. I wtedy będzie Wam zdecydowanie łatwiej ubrać się z rana, ale też będzie łatwiej tą szafę regularnie sprzątać, przeglądać, wycierać w niej kurze, bo też niestety szafy mają to do siebie, że się strasznie kurzą, mam takie wrażenie. Więc polecam Wam zainteresować się tematem albo szafy kapsułowej, albo jeżeli macie taki styl, że lubicie się ubierać kolorowo, lubicie wzory i tak dalej, to warto przemyśleć, co w tej szafie zostawić, żeby rzeczy mimo wszystko do siebie pasowały, ale żeby gdzieś zachować też ten swój ulubiony styl. O sprzątaniu szafy też jest odcinek, więc też Was serdecznie zapraszam. Coś, co moim zdaniem jest kluczowe, jeżeli już zrobicie porządek, to musicie sobie niestety wyrobić, stety albo niestety, wyrobić sobie taki nawyk odkładania rzeczy na miejsce. Jeżeli każda rzecz w Waszym domu będzie mieć swoje miejsce, to uwierzcie mi, że łatwiej Wam będzie po pierwsze ją znaleźć, ale po drugie nie będzie się robić właśnie bałagan. Bo jeżeli z jakiegoś przedmiotu korzystamy i po zakończonej pracy, po zakończonym działaniu odkładamy tą rzecz na miejsce, to następnym razem bardzo dobrze wiemy, gdzie ona leży, a poza tym ona leży właśnie w tym konkretnym miejscu, nie leży byle gdzie, nie tworzy nam tego efektu bałaganu. Bo im więcej jest takich rzeczy, które nie mają swojego miejsca, rzucamy je w pośpiechu po prostu w różne miejsca, byle gdzie, tym one właśnie będą Wam tworzyć bałagan w domu. Też tutaj polecę mój odcinek, gdzie opowiadam o bałaganie i niestety prawda jest taka, że bałagan nie robi się sam. My go tworzymy i my musimy się z nim rozprawić. No i właśnie między innymi bałagan tworzy się przez to, że nie odkładamy rzeczy na miejsce, że rzeczy leżą byle gdzie. To tworzy chaos, ale też uwierzcie mi, że to jest bardzo stresujące, kiedy chcecie wyjść i nagle szukacie kluczy, szukacie, nie wiem, jakichś innych potrzebnych rzeczy, dokumentów, dowodu osobistego, prawa jazdy, albo czegokolwiek innego. Możecie się spóźnić, ale też przy okazji zepsujecie sobie humor, bo właśnie będziecie zestresowani, że czego szukacie, możecie się spóźnić w dane miejsce, więc no szkoda robić sobie po prostu problemów, lepiej odkładać rzeczy na miejsce. Polecam zdecydowanie.
Następnie przeglądaj swoje rzeczy regularnie. I tutaj możecie oczywiście sprawdzać co sezon, czyli na przykład robimy porządki wiosenne, przygotowujemy sobie szafę na ten sezon wiosenno-letni, potem sprzątamy na jesień, żeby przygotować szafę na sezon jesienno-zimowy. Ja natomiast polecam, żeby sobie dostosować to sprzątanie sezonowe do siebie. Jeżeli chcecie sprzątać z porami roku, na przykład wiosna, lato, jesień, zima i co mniej więcej te 3 miesiące właśnie sobie robicie porządek, to jest ok. Jeżeli wolicie przegląd wiosenno-letni, potem jesienno-zimowy, to też jest ok. To wszystko zależy od tego, ile macie rzeczy, jak wy lubicie ogarniać właśnie to, co macie. Ja na przykład oglądam moją szafę częściej, myślę, że raz w miesiącu, natomiast teraz też nie mam tego problemu, że muszę się czegoś pozbyć, bo po prostu mam te rzeczy, z których korzystam. Chociaż też czasami się zdarza, że zmieni mi się gust, albo jakaś rzecz mi się już nie podoba, więc ją odsprzedaję, oddaję. Więc staram się raczej do mojej szafy zaglądać dosyć często, czyli myślę raz w miesiącu. Ale jeżeli lubicie to robić co sezon, to śmiało, jak najbardziej. Chodzi o to, żeby sobie też wyrobić ten nawyk, żeby przeglądać tą szafę regularnie. Bo nawet jeżeli tak jak ja macie szafę kapsułową, wszystko do siebie pasuje, to też jest tak, że człowiek się na przestrzeni lat zmienia, zmienia nam się gust i coś, co nam się podobało jeszcze na przykład rok temu, w tym roku już nie musi nam się podobać i stwierdzacie, że danej rzeczy nie będziecie nosić, więc warto regularnie tą szafę przeglądać, żeby się takich rzeczy pozbywać, żeby ich nie trzymać, bo im więcej macie takich rzeczy nienoszonych w szafie, tym właśnie robi się większy bałagan i rano jest znowu ten problem, że nie macie się co ubrać, bo przecież jest tyle rzeczy, no właśnie, nic do siebie nie pasuje albo nie macie czegoś takiego, co wiecie, na konkretną okazję chcecie założyć, albo właśnie jest dużo takich rzeczy, których już po prostu nie lubicie, albo nie czujecie się w nich dobrze i one zabierają wam miejsce i tworzą właśnie ten bałagan i ten problem, że nie macie się w co ubrać. Punkt, o którym wam mówię regularnie, czyli nie kupuj rzeczy, których nie potrzebujesz. Każde zakupy warto sobie naprawdę wielokrotnie przemyśleć. Tu już nie chodzi o to, żeby oszczędzać pieniądze, bo to jest bardzo, wiecie, ważne, szczególnie teraz, kiedy ceny idą bardzo w górę, ale to też właśnie niestety jest tak, że im więcej takich rzeczy niepotrzebnych mamy w domu, im bardziej dajemy się ponosić emocjom na zakupach, tym właśnie tworzymy sobie sami bałagan. Więc jeżeli chcemy porządek zachować w domu na dłużej, to warto nie mieć rzeczy niepotrzebnych, ale też ich nie kupować. Czyli też warto sobie wyrobić taki nawyk, żeby każde zakupy porządnie przemyśleć, szczególnie jeżeli kupujemy właśnie jakieś ubrania, kosmetyki regularnie, sprzęt elektroniczny, bo ze sprzętem zawsze jest jeszcze tak, że jest 500 tysięcy kabelków, jakichś części dodatkowych, instrukcji, to trzeba wszystko potem przechowywać. Często mamy sprzęty, których się już pozbyliśmy, a kable dalej w domu są i nie wiemy, do czego one służą, więc warto naprawdę każdy zakup sobie porządnie przemyśleć. Im mniej nieprzemyślanych zakupów, tym też lepiej dla waszego oczywiście portfela. To, co też jest bardzo istotne i chyba jeszcze o tym nie wspominałam w jakimś moim filmie, czyli wyznacz, ile miejsca mogą zajmować twoje rzeczy. I to bardzo dobrze można wytłumaczyć na takiej zasadzie, że jeżeli wyznaczacie sobie, że na przykład sprzęt sportowy będzie w danym konkretnym miejscu, to nie będzie tak, że będziecie mieć później tego sprzętu coraz więcej, bo będziecie uprawiać więcej sportów i nagle o ten sprzęt sportowy będziecie się potykać, albo będziecie mieć na tyle dużo butów, że nie będzie już gdzie tych butów przechowywać, więc wszystkie, które się gdzieś tam nie mieszczą w szafie, będą stać w przedpokoju i też będziecie się o nie potykać. Warto sobie wyznaczyć, że na przykład buty przechowuję w tym miejscu, no i jak już się nic więcej do tego danego miejsca nie mieści, a macie ochotę kupić sobie coś nowego, to po pierwsze przemyślcie to, czy na pewno chcecie kolejną parę butów kupić, a po drugie warto jest zrobić na te nowe buty miejsce, jeżeli rzeczywiście podejmiecie decyzję, że potrzebujecie nowych. Bo jeżeli będziecie trzymać stare rzeczy, które są na przykład nienoszone, nieużywane, w tym konkretnym miejscu i kupicie coś nowego, co już się nie mieści do tej szafki, regału, no to trzeba będzie na tą nową rzecz znaleźć nowe miejsce i często jest tak, że właśnie stawiamy jakieś sobie piramidy z rzeczy albo potykamy się o coś i to też powoduje niepotrzebne nerwy, bo szukamy przede wszystkim, nie umiemy się ogarnąć w tym, co mamy, ale po drugie, im więcej mamy rzeczy,
tym one negatywnie na nas wpływają, bo właśnie czujemy się tacy przytłoczeni, że tego wszystkiego jest za dużo, że nie można się, wiecie, odwrócić komfortowo, bo coś gdzieś się leży, możecie coś o coś potrącić. Taka sama na przykład sytuacja jest z rzeczami, które sobie zbieramy, z różnymi pamiątkami na przykład, albo po prostu z dekoracjami w domu. Ja mam tego naprawdę niewiele, z tego względu, że ja nie lubię właśnie, jak przecieram kurze, żeby 500 tysięcy rzeczy, które są, wiecie, na półce, podnosić, żeby porządnie tą półkę wytrzeć. Im więcej na tej półce leży bibelotów, tym właśnie łatwiej, żeby coś strącić. Jeżeli tych rzeczy mamy mniej, łatwiej się oczywiście sprząta i też jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś nam upadnie, coś potrącimy. No i właśnie o to chodzi, żeby wyznaczyć sobie na rzeczy konkretne miejsce. Jeżeli chcemy jakieś bibeloty mieć, to oczywiście, niech one będą, niech one zdobią nasze mieszkanie, ale niech ich nie będzie nadmiar, no bo potem ciężko jest się w tym wszystkim ogarnąć, a już o porządkach, o sprzątaniu to już nawet nie wspominam. Ogarnij dziennie małą przestrzeń. O tym też mówiłam w filmie, gdzie opowiadałam Wam o 12 szybkich sposobach na to, jak ogarnąć mieszkanie. I to jest bardzo też istotne, że jeżeli sobie wyrobicie taki nawyk, że dziennie coś ogarniecie, na przykład wstajecie z łóżka i od razu je ścielicie, albo robicie obiad i od razu podczas gotowania obiadu coś już możecie schować do zmywarki, albo coś możecie zmyć w zlewie, no to to jest super, bo właśnie potem się nie tworzą stosy brudnych naczyń. Oczywiście po obiedzie zostają talerze, ale wiecie, już na przykład nie macie tyle garnków, bo już coś umyliście, albo coś zostało schowane do zmywarki. Tak samo, łóżko nie leży rozwalone przez cały dzień, bo zaścieliliście je tuż po przebudzeniu. Wiecie, chodzi o takie małe rzeczy, żeby dziennie coś zrobić. I wiem, że wiele z Was też preferuje taką metodę, że sprzątacie dniami. Na przykład w poniedziałek sprzątam kuchnię, we wtorek łazienkę, w środę sypialnię. To jest też metoda, jeżeli u Was się to sprawdza, to super. Ja na przykład tej metody nie lubię z tego względu, że kto powiedział, że jakby to Wam wytłumaczyć. Chodzi o to po prostu, że jak nabrudzę sobie we wtorek, to ja nie chcę w tej brudnej sypialni, wiecie, być aż do środy, bo mam w środę sprzątanie sypialni, tylko robię to od razu we wtorek, albo przynajmniej ogarniam część tej sypialni, która wymaga tego sprzątnięcia, żeby właśnie mieć czyściej, żeby się lepiej poczuć i żeby nie zostawiać sobie wszystkiego na ten dzień konkretny, gdzie powinnam niby sprzątać. Więc ja raczej sprzątam tak, że jeżeli widzę, że coś wymaga posprzątania, na przykład kuchnię sprzątam codziennie, no bo codziennie gotuję obiad, więc pojawiają się brudne talerze, pojawiają się jakieś wszelkie inne brudne naczynia, więc ogarniam codziennie. Tak samo, nie wiem, jak zauważę, że jest brudne lustro w łazience, no to robię to, jak zauważę, albo jak mam tego samego dnia czas, a nie zostawiam tego na jakiś konkretny dzień. Natomiast jeżeli Wy lubicie taką metodę, że w dany konkretny dzień sprzątacie konkretne pomieszczenie, to to też jest ok. Po prostu chcę Wam tutaj zaznaczyć, że warto sprzątanie i w ogóle takie odgracanie się z niepotrzebnych rzeczy dopasować do siebie, bo to, że komuś coś się sprawdza, to nie znaczy, że u Was też będzie się sprawdzać. I właśnie miałam przed chwilą jakąś myśl, coś chciałam Wam powiedzieć, ale wypadło mi z głowy. Wybaczcie. Może mi się potem przypomni, to wam powiem. Więc tak, to jeśli chodzi o to sprzątanie przestrzeni. Ja uważam, że warto dziennie zrobić coś, natomiast jeżeli Wy stosujecie inną metodę, to też jest ok. I dajcie mi znać w komentarzach, co się u Was sprawdza, bo to, że ja coś polecam, to nie oznacza, że wszystkim, którzy oglądają ten film, też się ta metoda może sprawdzić, więc warto się jej inspirować. Może ktoś przeczyta Wasz komentarz i Wasza metoda też zacznie się tej osobie sprawdzać, więc piszcie śmiało, jak jest u Was z tym sprzątaniem. Nie przyjmuj niepotrzebnych gratisów i ja to od razu połączę jeszcze z kolejnym punktem, żeby unikać otrzymywania prezentów. Tu nie chodzi mi o takie prezenty, które dostajemy na przykład na urodziny czy na jakieś takie większe okazje, bo wiecie, głupio jest komuś powiedzieć: ej, ja nie chcę nic, albo wiesz co, ten prezent mi się nie podoba, nie chcę go, oddaj go, coś tam. No to jest niekulturalne, tak się nie robi. Bardziej mi chodzi o takie
o takie gratisy i prezenty, które gdzieś dostajemy w sklepach, wiecie, uloteczki, próbeczki, pierdółeczki, no właśnie, jakieś tam długopisy, smycze, magnesy, jakieś naklejki do zbierania dla dzieci. Ostatnio była u nas faza w Lidlu, no już nie tak ostatnio, kilka miesięcy temu, na Psi Patrol i też właśnie do każdych jakichś tam większych zakupów była saszetka i tam naklejki, pierdółki w środku i no, sorry, ale niestety takie drobiazgi też nam tworzą bałagan, bo przychodzimy do domu, często to rzucamy w jakieś miejsce, często do takiej szuflady, którą każdy ma w domu, czyli szuflada, gdzie jest po prostu hasie, szkło i byle co, jak ja to mówię, czyli po prostu wszystko. I potem te rzeczy tak w tej szufladzie leżą, 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 aż nie zrobimy w końcu porządku, albo ktoś się w końcu nie wkurzy i właśnie stwierdzi, tak, to jest ten moment, że trzeba tam ogarnąć. Więc jeżeli macie możliwość odmawiania wszelkich próbek i właśnie takich drobiazgów, których i tak nie będziecie używać, typu smyczki, jakieś magnesy i tak dalej, to warto po prostu odmawiać. Ja wiem, że możecie się czuć niekomfortowo w takiej sytuacji, ale uwierzcie mi, pierwsze kilka razy będzie niekomfortowa, ale później to wam wejdzie w krew i ja też na przykład odmawiam wszelkich ulotek i jakichś takich gratisów do zakupów, czy na ulicy czasami coś rozdają, odmawiam, bo ja wiem, że i tak dana rzecz mi nie będzie potrzebna, ona tylko będzie leżeć u mnie w domu, zabierać miejsce, no i właśnie, nie daj Boże robić bałagan. Więc tyle, jeśli chodzi właśnie o jakieś tam gratisy i prezenty. I już ostatni, nie, przepraszam, jeszcze dwa ostatnie punkty. Ja sobie zapisałam taki punkt, rób od razu porządek z niepotrzebną pocztą, ale myślę, że to... to się tyczy wszystkiego, co przynosimy do domu. Poczta, jasne, często dostajemy jakieś ulotki, magazyny, gazetki reklamowe, takie prospekty, których nie potrzebujemy, których nie będziemy oglądać, więc warto z tym od razu, jak przyniesiemy do domu, robić porządek. Ale też mam wrażenie, że to się tyczy wszystkiego, co przynosimy do domu. Często odbieramy na przykład paczkę z paczkomatu, odbieramy paczkę z poczty, no to właśnie, mamy jakiś karton, kopertę, też nie warto takich rzeczy zostawiać byle gdzie, tylko przemyśleć, czy możemy to opakowanie wykorzystać ponownie i mamy na to miejsce, mamy gdzie to przechowywać, czy lepiej tą kopertę czy karton po prostu wyrzucić. I myślę, że właśnie tu chodzi o wszystkie takie rzeczy, które przynosimy do domu. Jak idziemy z zakupów i nie mamy swoich siatek i przynosimy takie plastikowe torby do domu, też warto się zastanowić, czy można je jakoś inaczej wykorzystać, czy mamy gdzie je w razie czego zostawić, jeżeli byśmy chcieli skorzystać z nich ponownie, a nie rzucać tego byle gdzie, czy zostawiać na potem, bo to potem może nigdy nie nadejść i może się stworzyć właśnie bałagan. No i też najważniejszy, myślę, z tego wszystkiego punkt. Mieszkanie czy dom, tam gdzie mieszkamy, to jest miejsce, w którym mamy się czuć bezpiecznie, w którym mamy się czuć dobrze, to ma być miejsce, gdzie odpoczywamy, więc tak jak to sobie zanotowałam, zorganizuj przestrzeń tak, żeby ci było w niej wygodniej. Myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć. Najlepiej się będziemy czuć w takim wnętrzu, które jest do nas dopasowane, w którym czujemy się dobrze. Ja wiem, że są osoby, które się bardzo dobrze odnajdują w bałaganie, natomiast uwierzcie mi, że bałagan potrafi być bardzo stresujący, no i szkoda, szkoda sobie samemu jeszcze tworzyć takie sytuacje nerwowe, stresujące, więc zorganizujcie sobie po prostu przestrzeń tak, żeby wam było w niej dobrze, zorganizujcie sobie też jakąś metodę sprzątania, która wam będzie odpowiadać. Ja serdecznie jeszcze raz zapraszam was na wszystkie odcinki, które do tej pory nagrałam, jest już ich naprawdę sporo i cieszę się bardzo dużą waszą oglądalnością, dużym waszym odzewem. Chętnie się dzielicie swoimi historiami, więc to mnie bardzo cieszy i zapraszam was serdecznie, jeżeli poszukujecie inspiracji do odgracenia się. Jeżeli ten film wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, koniecznie piszcie w komentarzach, jak to jest u was, czy potraficie zachować porządek, czy jednak macie z tym problem, jak jest z metodami sprzątania u was, czy właśnie macie takie zrywy, że codziennie coś robicie, czy raczej macie taki system, że sprzątacie na przykład całe mieszkanie w sobotę, albo sprzątacie w konkretne dni, konkretne pomieszczenia. Jestem bardzo ciekawa, jak to u was wygląda. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. Mam nadzieję ogromną, że ten odcinek wam się przydał. Jeżeli tak, to też piszcie oczywiście w komentarzach. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, pa, pa.